prawdopodobnie z racji tego, że współorganizowałem w pewnej mierze to wydarzenie, więc drugi raz się pojawiam jako mówca, wolałbym ustąpić na miejsce komuś innemu, ale z racji tego rodzaju obowiązków dotyczących współkierowania z terminem chciałbym poinformować o pewnych tutaj naszych działaniach, które ostatnio podjęliśmy. Nasz strumień, jak już Państwo wiecie, działa od niedawna, od połowy lipca, ale działa. Być może w tym zakresie będziemy pewnego rodzaju naśladowania dla innych krajów, jak to można zrobić. To, co strumień uruchamia, czy próbuje uruchomić, to akcelerator technologii blockchain. Także można było stworzyć rynek na zastosowanie blockchaina w naszym kraju. Będę chciał bardzo szybko pokazać, bo tutaj trzeba nas, przepraszam, sesja pytań nas goni. Będę chciał pokazać 11 problemów, które tak w stanie zdiagnozowaliśmy, że można byłoby sprawić, rozwiązać za pomocą technologii blockchain. I kilka słów na sam koniec o tym, co teraz robimy i w najbliższym czasie, co się będzie działo. Jeśli chodzi o samą koncepcję akceleratora blockchain, takie coś istnieje już na świecie w różnych miejscach. O Dubaju już wspomniałem. Takie akceleratory powołują prywatne, duże firmy, albo też kraje, które mają na tyle światowe władze, że nie dosyć, że się nie boją, czy coś jest zgodne z prawem, które sami tworzą, nie przejmują się tym, tylko fundują pewnego rodzaju nagrody, działania dla startupów. Widzimy tutaj kilka krajów w tym zakresie. Czy do tej listy można by byłoby dodać Polskę od strony potencjału intelektualnego, tak, od strony rezerw finansowych też, bo Polska ma dość duże wyjątki na różnego rodzaju kwestie związane z innowacyjnością. Potrafiliśmy wydać kilkaset milionów euro, niespecjalnie mając z tego jakiekolwiek korzyści, mówię tutaj o startupach i tak dalej. Więc te rezerwy finansowe w jakiś sposób mamy przynajmniej w sektorze publicznym, więc spróbujemy w takim razie coś w tym zakresie zrobić. Jest to właśnie, jest to też idea, że powołać akcelerator technologii blockchain, próbując go sfinansować ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które mamy w dyspozycji, dotyczą środków unijnych. Czy się uda, to jeszcze zobaczymy. No i właśnie, kwestia blockchaina i co można byłoby z nim ewentualnie robić. Tak jak być może Państwo dowiadywaliście się, czytaliście, istnieje coś takiego właśnie jak program od papierowej do cyfrowej Polski. Tam wiele rzeczy się dzieje. Chodzi o właśnie zrezygnowanie z papieru. Tak a propos tego, jak to mogłoby wyglądać, usłyszałem od, powiedzmy nieoficjalnie, od jednego z urzędników Ministerstwa Cyfryzacji, gdy chciałem dostać papier z podpisem pani minister, powiedziała mi: nie, pani minister nie podpisuje papierów, pani minister podpisuje cyfrowo, jest ministrem cyfryzacji. Bardzo fajna rzecz. Chciałbym, żeby tak było wszędzie, na przykład na mojej uczelni i tak dalej, że wszystkie dokumenty były podpisywane cyfrowo. Rzeczywiście później dostałem na maila dokument podpisany przez panią minister z zapiskiem podpisany cyfrowo. Działa, można, jest to legalne, choć niektóre, powiedzmy, uczelnie mogły coś na ten temat innego mówić. I tak dalej. To dlatego mojego sporu polegającego na tym, że uważam, że bez sensu jest kilkanaście tysięcy podpisów rocznie składać, skoro można byłoby to zrobić w sposób cyfrowy. I równie wiarygodne, nawet jeszcze bardziej. I przejdę do tego, co można byłoby zrobić za pomocą z blockchaina, tej technologii, w zakresie kwestii, nad którymi, powiedzmy, już inni pracują, albo w zakresie kwestii, które nam były jakby zgłaszane. Czy chociażby pewna kwestia, z którą być może niektórzy z Państwa mieli do czynienia na co dzień, czyli mamy dokument i podpisujemy go ze wsteczną datą. Prawda? Normalna praktyka funkcjonowania w naszym kraju. Gdybyśmy zwalidowali dokumenty na blockchainie, no coś takiego nie było możliwe, prawda? Chyba, żebyśmy mieli jakieś edytowane blockchain, ale to już jest inna bajka. Fałszowanie dokumentów i tak dalej. Papierowy dokument, papierowy podpis, naprawdę bardzo prosto jest podrobić na blockchainie. O, niech ktoś próbuje. Fałszowanie e-maili. No, e-mail jest dokumentem od kilkunastu dni, jeśli nie troszkę więcej. Czekam aż będą sprawy sądowe w tym zakresie. Gdyby dowalidować się maile za pomocą blockchaina, a da się to zrobić, bo takie rozwiązania już istnieją, w taki sposób mamy problem rozwiązany. Kolejna kwestia, która właściwie jest jedną z podstawowych, jeśli chodzi o jakikolwiek pójście dalej z cyfryzacji, to jest tożsamość cyfrowa. Jak ją, powiedzmy, chronić, jak zapewnić, żeby ona rzeczywiście mogła funkcjonować i przydałoby się to w oparciu o blockchain zrobić. Tak wydaje mi się, żeby się to dało zrobić. Będziemy próbowali iść w tym
zakresie zresztą nie tylko Polska, bo kwestie z tego zakresu dyskutowane są również w instytucjach unijnych, bo jest pewnego rodzaju problem z migracją wewnętrzną, imigranci, prawda, i tak dalej. Także tego typu kwestie mogłyby się przydać. Płatności bezgotówkowe, a będzie analiza przepływów. Gdzie pieniążki publiczne, pieniążki z przetargów płyną i dlaczego do powiązanych ze sobą osób i firm i tak dalej, prawda? Tego typu rzeczy. Jeśli mówimy o środkach publicznych, w zasadzie dostępu do informacji publicznej i tak dalej, można byłoby to rzeczywiście wprowadzić w życie i coś w tym zakresie zrobić, bo czy jak to bardziej do tego służy. Śledzenie przepływu podatków w składach tego typu prace są podejmowane na razie na etapie konstrukcyjnym w Wielkiej Brytanii. Być może będzie można o nich również zacząć mówić w kontekście naszego kraju, żeby w ogóle generalnie śledzić na przykład taki program 500+ i to, na co jest wydawane, czy oczywiście na te cele, na które powinien być wydawany i tak dalej. Ja nie mówię, że w tym zakresie blockchain miałby tutaj priorytet, jeśli chodzi o zastosowania. Pani minister Strzyżyńska zgłosiła inny pomysł, co też pokazuje, że wie, o co chodzi w tej tematyce, co jest dość pewnego rodzaju rzadkością, jeśli chodzi o ministrów różnych rządów, jeśli chodzi o znajomość technologii blockchain. Jeśli chodzi o kolejne kwestie, którymi w naszym kraju się pracuje, faktury elektroniczne. Można było też je próbować walidować przez blockchain. Paragony również tak naprawdę. Badania lekarskie. Kolejny obszar zastosowań, gdzie można byłoby też pomyśleć o ochronę prywatności w większej mierze niż dotąd. I kolejny z ciekawych, wydaje mi się, projektów bezpieczeństwa automatyki przemysłowej. Odporność na włamania, na cyberataki również ze strony innych, powiedzmy, grup, czasami wspieranej przez niecne rządy i tak dalej. Tego typu koncepcje również blockchain mógłby spróbować rozwiązać. Jedno z bardziej specyficznych, powiedzmy, potrzeb, które zdiagnozowaliśmy, jest chociażby taką kwestią. Technicznie wydaje się, że jest to wykonane na tyle, na ile rozmawialiśmy, problem jest rozwiązany. No i jeszcze kolejna rzecz, jak Państwo być może słyszycie, że jeden lekarz to tam 4 domy pracował w szpitalu, kolejne dyżury i tak dalej, ale wszystkie kontrole wykazywały, że wszystko jest w porządku, dokumentacja jest w porządku, tutaj żadnej nielegalnej działalności nie ma. A gdyby tak, to dokumentację na bieżąco tworzyć i archiwizować, się stampować, najstampować i uwierzytelniać na blockchainie, nagle mogłoby się okazać, że coś być może w tym systemie nie za dobrze jest i być może część kolejek, część przepracowania pracowników medycznych i tak dalej dałoby się rozwiązać za pomocą właśnie publicznych rejestrów. No i właśnie, jesteśmy na, powiedzmy, 2 tygodnie z małym kawałeczkiem po złożeniu wniosku o finansowanie akceleratora. Pracowaliśmy tutaj w naszym stronieniu plus jeszcze kilka innych osób, firm, które w jakiś sposób angażowały się w to przedsięwzięcie. W piątek złożyliśmy poprawki formalne, zostały przyjęte, projekt został przyjęty do dalszej oceny merytorycznej. No i zobaczymy, może się to w jakiś sposób uda. Jeśli się uda, to będzie to pewien zaczynek do tego, że móc stworzyć rynek firm blockchainowych, rynek blockchainowy w Polsce, którego, tak jak wspominałem, dotąd nie było. Oczywiście do tego trzeba było doprowadzić pewnego rodzaju empatię ze strony regulatorów. Być może tę empatię udałoby się wspomóc zakazując wrogich działań skierowanych przeciwko startupom technologicznym itd., itd., a można to sprawę zrobić właśnie za pomocą sandboxu regulacyjnego, także w ramach strumienia za kilka dni już rozpoczniemy pracę nad tą problematyką. No i będziecie Państwo za jakiś czas informowani, co się u nas w tym zakresie